muza Erata od zawsze gościła w rodzinnym domu poetki. Głównie za sprawą taty, który wprowadzał córkę w świat poezji, czytając jej swoje wiersze. Tata pisał wiersze i ma wydane 3 tomiki wierszy i właśnie te wiersze po prostu często czytał. Ponadto też jest uzdolniony muzycznie, grał, więc dom taki bym powiedziała wypełniony artyzmem. I to właśnie wzięło się ta przygoda stąd, że tata pisał wiersze, czytał i najprawdopodobniej właśnie ja się zainteresowałam. Przygoda z poezją zaczęła się gdzieś w 7., 8. klasie szkoły podstawowej i wtedy właściwie to były takie proste wiersze. Wiersze, które były rymowane, opisywały czy traktowały głównie przyrodę, czyli były to wiersze o przyjaźni, o przyrodzie, opisywały piękno przyrody. Początkowo pani Iwona pisała głównie o przyrodzie, tworząc wiersze rymowane, jednak z czasem odkryła poezję Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, co sprawiło, że pokochała wiersze białe. Tata to głównie właśnie pisze wiersze rymowane. Natomiast ja też na początku zaczęłam pisać takie wiersze rymowane, a potem wciągnęły mnie bardziej te wiersze białe. Często sięgałam do Jasnorzewskiej Pawlikowskiej. Nawet jak miałam wydany ten tomik właśnie po Włokach i taki wieczór w Empiku w Radomiu, to wśród krytyków, którzy przyjechali wtedy na tą promocję tomiku, przewijały się właśnie takie słowa, że wiersze moje są podobne do Leśmiana albo właśnie do Pawlikowskiej. Również tematyka utworów poetki zmieniła się z czasem. Poszerzyła ją o takie tematy jak miłość czy sens ludzkiej egzystencji. Po tej tematyce jak gdyby przyrodniczej, przyjaźni, przyszedł czas na wiersze miłosne. I tutaj właśnie jest ten tomik mój w Obłokach, to są liryki. Większość z nich napisałam dla swojego męża. To jest właśnie wiersz, który napisałam dla męża. Przyniosłeś kwiaty i drżący głos. Weź bukiet słów, dla ciebie utkany promieniem miłości. Przyniosłeś szczęście chłodną nocą i ciepły dzień. Weź serce, dla ciebie śpiewa radośnie. Przyniosłeś miłość w dłoniach i wiosnę. Weź duszę, dla ciebie wygrywa Chopina. Potem też przewijała się właśnie ta tematyka miłosna, ale również w wierszach pojawiły się jak gdyby tematy dnia codziennego, przemijanie, zastanawianie się nad filozofią świata, właściwie po co istniejemy, dlaczego. Czyli właściwie koncentracja nad i tymi sprawami dnia codziennego, i zastanawianiem się nad sensem życia, więc to jest różna tematyka, ale również też wiersze o treściach ekologicznych, zawierające treści ekologiczne, choćby z racji tego, że uczę biologii w szkole i te tematy takie związane z ekologią są mi bliskie. Akt tworzenia dla każdego artysty przebiega w inny sposób. Dla jednych niezbędny jest spokój i cisza, inni zaś preferują odrobinę hałasu i wrzawy. A jak to wygląda w przypadku naszej bohaterki? Żeby w ogóle powstał wiersz, myślę, że musi być takie ukojenie organizmu, taki spokój, cisza. W momencie, kiedy pojawiają się jakieś problemy, to człowiek po prostu nie ma jak gdyby natchnienia, bo to nie jest tak, że to się siądzie, prawda, i ten wiersz od razu powstaje. Tylko jest taki moment, taka jakby, no nie wiem, przeskok iskry i ten wiersz po prostu wtedy sam przelewa się na papier. Oczywiście to nie jest jeszcze wiersz gotowy do tego, żeby pokazać. Czasami taki wiersz potrafię, na przykład kiedy napiszę, schowam do szuflady, po jakimś czasie wyciągnę, poprawię, jeszcze wydaje się, że to nie jest to, a czasami rzeczywiście wiersz powstaje po prostu w pewnej chwili, to jest moment i wydaje się, że jest już dobry. I wtedy można. Także nie jest to tak, że się siada, myśli, o czym ja dzisiaj napiszę. To musi być jakiś taki moment, czyli tak jak się mówi, właśnie musi być ta wena, prawda? Pani Iwona ma również takie własne, magiczne miejsce, posiadające według niej niezwykłą aurę, która wyzwala w poetce wenę twórczą. Najlepiej wieczorem, kiedy jest
cisza, kiedy jak gdyby miasto zasypia i wtedy po prostu najlepiej mi się pisze, ale są też miejsca. Wiem, że bardzo dużo wierszy napisałam właśnie tam w lesie, w Brzuzie, tam mamy taki domek. Tam najlepiej mi się pisze, tam są okolice właśnie Radomki, jest mnóstwo zieleni, przede wszystkim ten las sosnowy, jakoś uwielbiam las. No i w tym lesie najwięcej wierszy napisałam. W domu też, a mówię wieczorem, kiedy już wszyscy idą spać, milkną głosy, jest cisza. Poezja Iwony Bittner od początku cieszyła się uznaniem wśród odbiorców i krytyków. Będąc w pierwszej klasie liceum, pojechałam na taki, zostałam zaproszona na zjazd do Katowic, właśnie w związku z tym, że wysłałam swój biały wiersz i tam otrzymałam wyróżnienie. Poetka zadebiutowała w antologii poezji grupy literackiej Radomskie Stowarzyszenie Twórców Kultury Ziemi Radomskiej pod tytułem To moje słowa. W 1994 roku ukazał się tomik jej wierszy zatytułowany W obłokach. Wiersze i proza pani Iwony drukowane były także w antologiach Garść życia 1996 rok, Z krzyku dłoni 2001 rok, Kozienicka uwertura 2002 rok oraz w antologii modlitw współczesnych. Jest laureatką wielu wyróżnień w konkursach poetyckich, m.in. w 2005 roku w ogólnopolskim konkursie poetyckim imienia Stanisława Grochowiaka. Najpierw były w Radomskim Stowarzyszeniu Twórców Kultury w antologiach i pierwsza ta antologia właśnie Słowa, tutaj ta żółta taka książeczka, potem Z krzyku dłoni, Garść życia, również wiersz, właściwie to nie wiersz, a proza o tematyce takiej kościelnej, tutaj zwracam się do Boga, jest też taki jeden wiersz zamieszczony. Brałam udział w różnych konkursach i na przykład w konkursie ogólnopolskim Grochowiaka zdobyłam wyróżnienie. Było to właściwie wyróżnienia, nigdy nie było tam w tych ogólnopolskich pierwszych miejsc, ale wyróżnienie miałam. Potem w 2008 w konkursie poezji Zbigniewa Herberta też otrzymałam wyróżnienie. W konkursie z kolei na Wstęgę Ożyca, to już był międzynarodowy konkurs i to było bodajże w 2010 roku, też zdobyłam wyróżnienie, tak, w 2010 o Wstęgę Ożyca, natomiast tutaj również w 2010 roku odbyła się biesiada poetycka w Domu Kultury, na której był pan Nawrocki i spośród prezentowanych wierszy wybrał dwa. Jeden mój, z tym wierszem jestem dosyć mocno związana. Niepewność. Cisza ma kolor granatu, kiedy drzemie na naszych ramionach. Rozrzucone nasze dni wklejone w kartki kalendarza. Tkwią niepotrzebne, żeby choć odkurzona miłość, szepty rozdzierające ciszę, żeby dłonie bezpieczne.